Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boża i społeczność w Duchu Świętym niech będą naszym udziałem. Dzisiejsze studium zatytułowałem Kto ma władzę nad Tobą? Kto nad Tobą panuje? Będzie to wstęp zaledwie i przeanalizujemy, przemyślimy pewne sprawy, zachęcając tym samym do zgłębienia pewnych zagadnień osobistych, bowiem wierzę, chcę wierzyć, siostry i bracia, że każdemu z was zależy na zbawieniu. Ale wiecie, ludzi, którym zależy, dzieli się na tym, którym bardzo zależy, tym, którym tak trochę zależy, bądź w ogóle nie zależy. Każdy z was niech oceni samego siebie, w jakim stopniu jemu zależy, bo moi drodzy, to nie od deklaracji chodzi, nie o deklarację chodzi rzeczywiście o głęboką świadomość i głębokie, jak najbardziej, zaangażowanie. Bo jeśli na czymś ci zależy, to widać, to widzą inni. To jest twoja postawa, to nie jest twoje słowo, to nie jest twoja deklaracja. I dlatego, moi drodzy, czytając Biblię, znajdujemy tam słowa na różną okazję, na różne okoliczności. Dzisiaj my, czytając Biblię, jesteśmy w tym komforcie, że możemy sobie wybrać. No i znacznie łatwiej i chętniej wracamy do tych fragmentów miłych, gdzie wyrażone jest uznanie, pochwała. W listach apostolskich, gdzie Paweł wyraża uznanie dla zborów, że wasza wiara słynie po całym świecie, prawda, to tak miło i tak ciepło się robi, prawda, na sercu i lubimy takie miłe fragmenty. Ale w Piśmie Świętym też są niemiłe słowa skierowane do ludzi, oczywiście w konkretnej sytuacji, które słowa dzisiaj są nam potrzebne. Ja zdaję sobie sprawę i często to mówię, że w każdym zgromadzeniu są ludzie z różnymi potrzebami. Wiecie, inne potrzeby ma człowiek zmęczony niż wypoczęty. Inne potrzeby ma człowiek gnuśny, leniwy, któremu się nie chce. A więc Duch Święty, który zna potrzeby twoje, każdego serca, wierzę, że z tych słów, które dzisiaj będziemy czytali, jest w stanie przemówić do ciebie, do każdego osobiście, aby zrozumiał, pogłębił swoją wiedzę i swoją relację z Bogiem. Bowiem na początku otworzymy Księgę Ozeasza, rozdział 4, Księgę Ozeasza, rozdział 4 i tam przeczytamy pierwsze zdania z tej księgi, pierwsze dwa wersety, może nawet cały fragment aż do 6. Te słowa brzmią tak, śledźcie w swoich Bibliach, czekam zanim otworzycie, Księga Ozeasza, rozdział 4 i czytam od wersetu 1. Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, bo Pan ma powód do skargi na mieszkańców kraju. Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga. Czy te słowa mogą mieć zastosowanie do nas dzisiaj? Może powiemy zaraz, to jest zarzut. Tak nie do końca, bo wierny jestem Bogu, miłość do Boga mam, znam Boga, może to tak niektórych, ale mnie może te słowa nie dotyczą. Oczywiście ja nie chcę w tym momencie na siłę dopasowywać słów do wszystkich, bo tak jak powiedziałem wcześniej, różne są potrzeby i różny jest stan serca każdego z nas.
Ale te słowa są skierowane ogólnie do całego ludu. Ogólnie do całego ludu. Dalej mówi prorok, jest natomiast krzywoprzysięstwo, kłamstwo, zabójstwo, kradzież, cudzołóstwo, rabunek, morderstwa idą za morderstwami. No, powiemy, czy któryś z tych rzeczy nie ma? Nie ma. Tak, niektóre rzeczy dzieją się w naszych domach. Powiem więcej, moi drodzy, jeśli chodzi o zabójstwo, to Pan Jezus pomaga nam zrozumieć, pogłębia istotę przykazania, że to nie chodzi tylko o pozbawienie kogoś życia w jakikolwiek sposób. Prawda? My wiemy, ile ran zadaliśmy naszym językiem w minionym tygodniu. Ha? Warto się nad tym zastanowić. W związku z tym ten powód do skargi Bóg ma nadal. Ma nadal. Jest to poważny powód do skargi. Jaka jest przyczyna tego? Czytajmy dalej. Dlatego kraj okrywa się żałobą, mdleją wszyscy jego mieszkańcy wraz ze zwierzętami polnymi, ptactwem niebieskim, nawet ryby morskie giną. Dzisiaj bije się na alarm, prawda, pod tym względem również. Lecz niech nikt nie oskarża i niech nikt nie robi zarzutów, gdyż z Tobą wiodę spór, kapłanie. Dlatego potkniesz się za dnia, wraz z Tobą potknie się i prorok w nocy, prowadzisz swój lud do zguby. Tu przerwiemy na moment. I teraz, moi drodzy, w tym fragmencie Bóg swój zarzut kieruje w dwóch kierunkach. Kieruje do całego ludu i kieruje do proroków, i kieruje do kapłanów, kieruje do przywódców. To jest bardzo istotne, aby również zauważyć i zwrócić uwagę na to rozróżnienie. Ale czy lud, którego prorocy i przewodnicy nie pouczają w odpowiedni sposób, czy ten lud jest bez winy? Czy ten lud jest usprawiedliwiony, że może powiedzieć: Panie Jezu, ale takich mieliśmy przywódców, takich mieliśmy nauczycieli. Czy to usprawiedliwia kogokolwiek? Nie. I dziękuję, że widzę, iż podzielacie to zdanie, że to nie usprawiedliwia nikogo. I szósty werset tego czwartego rozdziału tak dobitnie wskazuje na przyczynę: lud mój ginie, gdyż mu brak poznania. Niektóre przekłady mówią: brak mu wiedzy, zrozumienia. I to jest poważna przyczyna. Brak mu poznania. Czy to znaczy, że jest niewinny, bo go nie miał kto pouczyć, nie miał mu kto dać wiedzy? Nie. Problemem, moi drodzy, ludzi, przyczyną, który doprowadza ludzi do tego stanu, nie są zewnętrzne okoliczności. Nie będę otwierał, jest wiele fragmentów, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, które zwracają uwagę, że główną przyczyną jest gnuśność, jest lenistwo. Ja to często mówię, to są te ciężkie misie, które siadają na grzbiecie i szepcą ci do ucha: nie chcę misie, nie chcę misie. Przyjść do kościoła na spotkanie dodatkowe, wystarczy, jestem raz na tydzień, wystarczy.
Bracia i siostry, zachęcam. Zachęcam, bo warto. A ci, którzy są przekonani o tym, że warto, zachęćcie innych, którzy nie z powodów usprawiedliwionych, ale z powodów częstokroć niestety wygodnictwa i lenistwa zostają w domu, a mówię, nie chce mi się, ja już tak dużo wiem, cóż tam nowego się dowiem. No więc, lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Moi drodzy, jak cenimy Pismo Święte? Czy wydałbyś dzisiaj na zakup Pisma Świętego 2-miesięczne pensje? Wydałbyś? Wydałabyś? A są ludzie w niektórych rejonach świata, którzy nie wahają się na Pismo Święte wydać 2-miesięczne pensje. Jak cenisz Pismo Święte? Mamy w domu 3, 4, 5 egzemplarzy, 4 różne przekłady, stoją na półce, od czasu do czasu sięgamy, ale to nie chodzi o to, żeby Pismo Święte stało na półce, ale żeby było w Twoim sercu. W Twoim sercu. Moi drodzy, to jest kwestia tego, jak bardzo nam zależy, jak bardzo chcemy zdobyć poznanie, zdobyć wiedzę. Bowiem w tym kontekście poznania wiedzy, zgłębiania pewnych rzeczy, chcę poruszyć zagadnienie dotyczące Ewangelii Zbawienia. Często stawiam takie zwykłe, proste pytania, jedno z nich brzmi, co to jest Ewangelia? Ci, co wiedzą, nie mówią. Mówią ci, co nie wiedzą. Czyli nikt nie mówi. Bo ci, co wiedzą, mają nie mówić, a ci, co nie wiedzą, też nie powiedzą. Kochani, ale chodzi mi o rzecz niezmiernie istotną, żebyśmy zrozumieli, że i w tym momencie może ja sam udzielę odpowiedzi i poszukajcie, czy utożsamcie się z niektórymi. Na pytanie, co to jest Ewangelia, częstokroć natychmiast pada odpowiedź bez zastanowienia, dobra nowina. Tak, zgadza się? Pewno częściowo tak, bo już wiecie troszkę więcej. Ale kochani, to jest prawdą, że Ewangelia jest dobrą nowiną, ale to nie wszystko. To nie wszystko, bowiem Biblia definiuje Ewangelię i nie musimy się domyślać, opierając się na Biblii, znajdujemy tam definicję Ewangelii, znajdujemy tam informację, zapis, czym jest Ewangelia. Pamiętacie list do Rzymian, 1 rozdział, werset 16. List do Rzymian, 1 rozdział, werset 16. Chciałbym, abyście w swoich Bibliach to zakreślili i nauczyli się, żebyście zapamiętali to tak jak Ewangelię Jana 3:16. Tak list do Rzymian 1:16. Bo w Ewangelii Jana jest ta dobra wiadomość, ta wiedza o miłości Boga do rodzaju ludzkiego. Ale w liście do Rzymian apostoł Paweł pogłębia zrozumienie i mówi, czym tak naprawdę jest Ewangelia. I tam są te słowa, przeczytajmy je razem, chórem. Macie otwarte Biblię? Otwórzcie swoje Biblię. Ja czasami mówię, otwórzcie swoje święte tablety. No bo jak tam jest Pismo Święte, to też jest święte. Prawda? Rozdział 1, werset 16. I czytajmy go chórem na 3-4. Uwaga, 3-4. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdemu, kto wierzy.
Najpierw Żyda, potem Greka. Tą końcówką zajmiemy się przy innej okazji, ale skoncentrować się chcę dzisiaj na tym zwrocie, na tym stwierdzeniu: Ewangelia jest mocą. Ktoś powie, cóż w tym dziwnego, co, no, przecież, a co to jest moc? Co to jest moc? Zobaczcie, Tadeuszu. Możliwość zbawienia. Pewność. Nie, no to jest obietnica, ale moc, co to jest moc? Siła. Najczęściej padają odpowiedzi, bo potocznie moc jest siłą, siła i moc to jest to samo. Inaczej to zdefiniuje fizyk, elektryk, który tam powie, że to jest pewne tam zdolność wykonania pracy i tak dalej. To już różne będą definicje. Ale w życiu duchowym, co to jest moc? Moi drodzy, Ewangelia jest mocą. Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu. Czy pamiętacie, jakie ostatnie słowo wypowiedział Pan Jezus, odchodząc z tej ziemi? Ci, co wiedzą, nie mówią. Jakie ostatnie słowa Pana Jezusa zostały zapisane, jakie wypowiedział do swoich uczniów, odchodząc z tej ziemi? Jak one brzmią? Jak brzmią ostatnie słowa, jakie Pan Jezus wypowiedział do uczniów? Aha. Tak, powiedział te słowa Pan Jezus, ale to nie były ostatnie słowa. Też powiedział, ale to też nie były ostatnie słowa. Tak. Też to są słowa Pana Jezusa pod koniec, ale to nie są ostatnie słowa. Moi drodzy, widzicie? Jak niby banalnie proste pytanie, a mam nadzieję, że po dzisiejszym teście zapamiętacie sobie do końca życia. Ostatnie słowa Pana Jezusa zapisał Łukasz w Dziejach Apostolskich w 1 rozdziale. Łukasz w Dziejach Apostolskich w 1 rozdziale, werset 8. Ewangelia Łukasza, rozdział 1, werset 8. Przepraszam, w Dziejach Apostolskich. Przepraszam za przejęzyczenie. W Dziejach Apostolskich, Dzieje Apostolskie, 1 rozdział, werset 8. A werset 9 mówi, a po tych słowach został wzięty do góry. Ale po których słowach? Jakie to słowa Łukasz zapisał jako ostatnie słowa? A 9 werset jak się zaczyna? I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę, bo Bóg wziął go przed ich oczy. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, widzicie, mam nadzieję, że zapamiętacie do końca życia. Ale tam Pan Jezus powiedział, i przyjmiecie moc Ducha Świętego. Czy przyjąłeś moc Ducha Świętego? Co to jest moc? Wcześniej te słowa tutaj brat Tadeusz zacytował, że Pan Jezus też powiedział, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Moi drodzy, apostoł Paweł w proroczym słowie wybiegającym w ostatnie czasy, kiedy pisał list do Tymoteusza, 2 list, 3 rozdział, tam od początku jest ten fragment, to wiedz, że w ostatecznym czasie przyjdą dni trudne, czy w dniach ostatecznych nastaną czasy trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, i tam wymienia listę złych cech,
Ale w 5 wersecie podsumowuje ten obraz i pisze: którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie jest zaprzeczeniem jej mocy. Czyjej mocy? Mocy Ewangelii. A co jest z tą mocą Ewangelii? Proszę? A no właśnie, będziemy zaraz... To jest skutek. Zmiana charakteru to jest skutek. To jest skutek. Ale samo słowo moc... Powiem wam, ja przez wiele lat studiowałem to zagadnienie, zanim byłem gotowy, aby o tym mówić. I wiecie, zdumiewającą rzeczą jeszcze są pewne fragmenty, które dzisiaj odczytamy. To są tylko wybrane, na pewno nie będą one wszystkie. Księga Objawienia świętego Jana, rozdział 5, Objawienie, rozdział 5. I tam werset 11 i 12 to jest uwielbienie oddane Panu Jezusowi, Zbawicielowi, Barankowi przez istoty niebiańskie. I werset 12 mówi: mówili donośnym głosem: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc, bogactwo, mądrość, siłę, cześć, chwałę i błogosławieństwo. Z pewnością będzie sposobność, aby poruszyć wszystkie te atrybuty, ale zwracam uwagę na rozdzielenie mocy i siły. Zwracam również uwagę, że na tej liście Jan na pierwszym miejscu stawia moc. Bardzo istotną rzeczą. Ale teraz przeciwna siła, 13 rozdział Księgi Objawienia. Pierwszy i drugi werset mówi o tej bestii wychodzącej z morza. My ją identyfikujemy, odczytujemy jej symbolikę, ale ostatnie zdanie drugiego wersetu brzmi: i przekazał mu smok siłę swoją, tron swój i wielką moc. A tu na pierwszym miejscu jest co? Siła, ale znów rozgraniczenie siły i mocy. A więc moc i siła to nie są te same pojęcia. Spójrzmy na interesujące zdanie z Księgi Hioba, z pierwszego rozdziału. My znamy życiorys Hioba i jego wielkie doświadczenie. I znamy wstęp, tą rozmowę Pana Boga z szatanem. Hiob o tym nie wiedział. I wiecie, bardzo zdumiewający jest fragment rozmowy Boga z szatanem i zdanie, które zapisane jest w 12 wersecie. Pierwszy rozdział. Na to, co szatan powiedział do Boga, to wcześniejsze wersety, zachęcam do uzupełnienia treści, ale na to, co szatan powiedział do Boga, Pan rzekł do szatana: oto wszystko, co ma, jest w Twojej mocy. O, to jest dość zdumiewająca rzecz. Moi kochani, zanim będziemy odczytywać kolejne wersety, kolejne zdania z Pisma Świętego, chcę, przywołując na pamięć sposób stworzenia, a może najpierw pewien eksperyment, a później będziemy to czynić dalej. Kochani, słuchajcie uważnie, bo w tym eksperymencie biorą udział wszyscy. Niech każdy z was powstanie ze swoich miejsc. Niech każdy powstanie.
Niech każdy podniesie rękę prawą do góry. Dziękuję. Zaraz usiądźcie. Popatrzcie, jaką moc miało moje słowo. Moje słowo miało moc podnieść każdego z was z miejsca i podnieść waszą rękę. Ale tu z przodu siedział pewien brat. Arku, wstań. Wstań. Popatrzcie, słowo moje nie ma mocy, więc ja mogę teraz zrobić coś takiego, podejść do niego i użyć siły. Więc dziękuję bardzo. Tym się różni moc od siły. Pamiętamy, Pan Bóg stworzył świat, ile w to włożył siły. Jak czytamy w Piśmie Świętym, że czym stworzył Pan Bóg świat? Mocą swojego słowa, bo Bóg jest wszechmocny. Moc, moi drodzy, to jest autorytet. Słowo moc jest słowem wieloznacznym. To nie jest jedyne znaczenie tego słowa. Ale chcę zwrócić uwagę, że częstokroć pomijamy znaczenie słowa moc w kontekście autorytetu. Ten autorytet jest w różnych poziomach. Ten autorytet ma mąż dla żony, żona dla męża. W obydwie strony on funkcjonuje. Ten autorytet mają rodzice dla dzieci, jeśli mają ten autorytet. Bo jeśli nie mają autorytetu i ich słowo nie ma mocy, to tak jak w przypadku Arka, istnieje drugie słowo bardzo zbieżne, to jest słowo użycia siły, a to słowo brzmi przemoc. I wtedy używa się siły. I wtedy używa się siły. Bóg też użyje siły. Ale Bóg przede wszystkim chce działać na mocy autorytetu. I pierwszym, który sprzeciwił się, który odrzucił Boży autorytet, zlekceważył Boży autorytet, to był Lucyfer. On stał się autorytetem dla siebie i Bóg uznał jego autorytet dla innych. Popatrzmy, moi drodzy, teraz na kilka jeszcze takich rzeczy. Księga Kaznodziei Salomona. Otwórzmy Księgę Kaznodziei Salomona. Eklezjastyk w niektórych tłumaczeniach oddane jest. Rozdział 8. Rozdział 8 i werset 5. Bo w słowie królewskim tkwi moc. W słowie królewskim tkwi moc. A popatrzmy na świadectwo samego Nebukadnesara. Otwórzmy Księgę Daniela, ale trzymajcie tam, bo zaraz wrócimy z powrotem do 8 rozdziału Księgi Kaznodziei. Ale spójrzmy na świadectwo samego Nebukadnesara. Rozdział 4 Księgi Daniela. I tam werset 27. Czwarty rozdział Księgi Daniela, werset 27. Odezwał się król Nabuchodonozor czy Nebukadnesar i rzekł: czyż to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy? Na czym polegała rola Nebukadnesara w budowaniu Babilonu? Wybudujecie tu taki dom, tam taki dom, tu ulicę, tam zrobicie to. On wydawał polecenia. I on mówi: zbudowałem wielki Babilon mocą, dzięki potężnej mojej mocy. Miał autorytet. Miał autorytet. Wracamy do Księgi Kaznodziei. 8 rozdział, czytaliśmy: w słowie królewskim tkwi moc,
Ale w tym samym 8 rozdziale, werset 9 mówi tak. Nie ma człowieka, który by miał moc nad wiatrem. Ale nie sposób nie przywołać teraz pewnego zdarzenia, o którym i wy myślicie, opisanego w Ewangelii. Kiedy uczniowie z Panem Jezusem w łodzi znaleźli się podczas burzy na morzu i zadrżeli, jako doświadczeni pływacy zadrżeli, obawiali się, że to może być koniec dla nich. Ale znalazł się ktoś, kto miał moc nad wiatrem. Miał moc. Bóg jest wszechmocny. Jego autorytet zna przyroda. On zna język prawa komunikacji się z tym, co stworzył. Rzekł, niech zazieleni się ziemia. I co się stało? I stało się tak. Rzekł, niech wody się zbiorą i oddzielą. I stało się tak. Ile w to włożył wysiłku? Ile siły potrzebował? Rzekł i stało się. To jest moc, to jest autorytet, to jest władza. To jest władza. Ewangelia jest mocą. Moi drodzy, teraz chciałbym, moi kochani, powiedzieć i przeczytać takie dość zdumiewające i dość szokujące zdanie z Księgi Izajasza. Ale zanim, to nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał, ilu z was pamięta, co czytał we wstępie przed modlitwą brat Tadeusz. Ty pamiętasz. Z Izajasza na pewno. Cicho. Ale treść. Proszę. No było tak blisko tego. Spójrzmy na te słowa. To był 26 rozdział Księgi Izajasza, werset 13. Niech te słowa zabrzmią jeszcze raz. I tam ludzie, to jest świadectwo ludzi, którzy mówią: Panie Boże nasz, inni panowie, a nie Ty, panowali nad nami. My zaś oprócz Ciebie nikogo nie znamy, tylko Twoje imię wysławiamy. Zdumiewająca rzecz. No my Ciebie znamy, a inni nad nami panowali? Co to znaczy? Mieli władzę, panowali, mieli autorytet. Ten sam Izajasz w 64 rozdziale pisze słowa... bardzo mocne. Czy utożsamimy się z tymi słowami? Czy uznamy je, że one są skierowane do nas dziś, do mnie dziś? 64 rozdział, werset od 5 do 7. Wychodzisz na spotkanie tych, którzy czynią sprawiedliwość i o Twoich drogach pamiętają. Oto Ty gniewałeś się, bo grzeszyliśmy przeciw Tobie, od dawna w grzechach i w odstępstwie. I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty jak szata splugawiona i wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. I nie ma nikogo, kto by wzywał Twojego imienia, kwapił się do uchwycenia się Ciebie, gdyż zakryłeś swoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszych grzechów. Bracia i siostry, to jest rozczulające. To jest lekcja z historii. Czy wiecie, że ja mogę podobnie jak tamci ludzie mówić: Panie Boże, ja tylko Ciebie znam. Ty jesteś moją miłością. Ja tylko do Ciebie wołam. A inni panowie nad Tobą panują, a nie Bóg. A grzech nad Tobą panuje, a nie Bóg. I Pan Bóg po
pozwoli. Wyda. Tak jak pozwolił szatanowi panować przez pewien czas nad Hiobem. Dla nas może to być trudne do zrozumienia, może bardzo trudne do zrozumienia. Kto panuje nad tobą? Kto jest twoim władcą? Co to znaczy? Wydałeś nas w moc naszych grzechów. Chcecie grzeszyć? Grzeszcie. Bo Pan Bóg nigdy, nigdy, nigdy nie zastosuje przemocy. Jeśli On mówi, a ty nie słuchasz, nie szanujesz Jego autorytetu, to On nie podejdzie, jak ja do Artura, i nie dźwignie cię. Nie użyje siły. Nie użyje przemocy. Ale wiecie, są jeszcze takie dwa słowa. Są jeszcze takie dwa słowa, bardzo związane ze słową moc. To jest niemoc. A niemoc to nie jest słabość. Niemoc to jest bezradność. Mamusia mówi do swojego dziecka: posprzątaj w pokoiku, a dziecko nie słucha. Mówi drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziecko nie słucha. W końcu sięga po dyscyplinę wiszącą przy drzwiach. O! No i teraz dziecko ze strachu robi. Ale to jest przemoc. Pierwszą formą przemocy w waszych domach, bracia i siostry, jest podniesiony głos, krzyk. To jest forma przemocy. To jest forma niemocy. To jest dowód, że straciłeś autorytet u swojego dziecka. Nie jesteś dla niego autorytetem. To jest niemoc. Ale wtedy jest jeszcze kolejne słowo, które w języku polskim brzmi pomoc. Pomoc. Bóg jest pomocą moją. Co to znaczy pomoc? To jest sposób. Pomoc to jest wzmocnienie autorytetu. My za chwilę to przeczytamy z Biblii. Pomóż mi, mówi mamusia bezradna w stosunku do swoich dzieci, mówi do swojego męża, ojca wspólnych dzieci. Pomóż mi, bo mnie dzieci nie słuchają. Nie mam autorytetu. I ojciec wkracza, czy z pomocą, czy z przemocą. Nie mylcie, moi drodzy, przemocy z pomocą. Bo pomoc przez przemoc nie jest pomocą. Dlatego zwróćcie uwagę teraz na kolejne słowa. List do Rzymian, rozdział 6. List do Rzymian, rozdział 6. I tam mamy następujące zdania. Werset od 12 do 14. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom, a ja użyję słowa poleceniom Jego. Grzech tu jest spersonifikowany. My rozumiemy, co to znaczy personifikacja. Mam nadzieję, że to słowo jest wam bliskie. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości, albowiem grzech nad wami panować nie będzie. Co to znaczy? Te słowa słyszeliśmy, czytaliśmy już wiele razy. Będziemy do nich jeszcze równie wiele razy wracać. I teraz w 16 wersecie
Paweł stawia zawstydzające pytanie. Takich zawstydzających pytań jest wiele, a takie zawstydzające pytanie zaczyna się, czy nie wiecie? Bo to pytanie zawiera w sobie informację, a wręcz oczekiwanie, wyście to powinni wiedzieć. A czy nie wiecie czego? Czy nie wiecie, że jeśli oddajecie się jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechowi ku śmierci, czy posłuszeństwu ku sprawiedliwości? To jest władza, to jest poddanie, to jest panowanie i to jest uległość. Te słowa mieszczą się tutaj w tym zwrocie. Czyż nie wiecie o tym? I dlatego ludzie w starożytności wyznali, szczerze wyznali, powiedzieli, inni panowie nad nami panowali, nie ty, a przecież my tylko ciebie, Panie Boże, znamy. Czy nie jest to doświadczenie moje i twoje? Że teoretycznie ustami wyznajesz, że tylko Pana Boga znasz, ale panuje nad tobą ktoś inny, nie Bóg. Autorytetem jest ktoś inny, nie Ewangelia, nie Duch Święty. Otwórzmy Dzieje Apostolskie, rozdział 8. Dzieje Apostolskie, rozdział 8. Interesujące zdarzenie Łukasz również zapisał ku pouczeniu nam. W rozdziale 8 od 14 wersetu jest opisane świadectwo działalności apostołów, ale werset 18 i 19 mówi o pewnym człowieku o imieniu Szymon, który zauważył skuteczność, autorytet apostołów i przyszedł do nich, przyniósł im pieniądze i powiedział, dajcie i mnie tę moc, abym na kogo włożę ręce otrzymał Ducha Świętego. Wiecie, kiedyś po kazaniu na temat mocy Bożej w życiu, pewna osoba przy pożegnaniu podeszła, mówi, chcę, bracie, porozmawiać. Ale to nie było miejsce, żeby przy drzwiach rozmawiać. Tego samego dnia znalazłem się w domu, w tej rodzinie. Rodzina przeżywająca dramat, kryzys. Rodzina, która nie ostała się, niestety. Diabeł zwyciężył, nie Pan Jezus. Ale siostra, małżonka, która z goryczą powiedziała, bracie, ty tylko mówisz o mocy, a tej mocy wcale nie masz. A ja mówię, siostro, co przez to rozumiesz? Co byłoby dla ciebie dowodem posiadania takiej mocy? Gdybyś miał tą moc, to zmieniłbyś mojego męża. Aha. Wiecie, ludzie by chcieli mieć moc, żeby porządkować, żeby stawiać do pionu innych. Ale nie siebie. Ale nie siebie. Bóg darzy nas mocą i autorytetem, żebyśmy panowali nad grzechem, a nie grzech nad nami. Bóg obdarza tą mocą, abyś ty nią dysponował w stosunku do swojego życia, do swojej uległości, do swojego zachowania. Kogo ty uznasz za autorytet? Kogo ty uznasz za swojego władcę? Komu ty okażesz posłuszeństwo? Grzech nad wami panować nie będzie. Moi drodzy, jest wiele jeszcze dziesiątków tekstów Pisma Świętego świadczących o tym, czym jest moc Boża. Wiecie, jeszcze taki bardzo kontrowersyjny werset wskażę, prowokując was do przemyślenia.
nie tłumacząc go, a przynajmniej dzisiaj w tym naszym studium nie dotykając, tylko go zacytuję. To jest pierwszy list do Koryntian, rozdział 15. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15. I werset 56. Żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Uśmiechacie się. Nie będę tego w tej chwili rozwijał, tylko cytuję. Dlatego zmierzając ku zakończeniu, chcę otworzyć kilka fragmentów jeszcze i jeden z nich to Psalm 105. Psalm 105, werset 4. Gdzie jest serdeczny apel. Psalm 105, werset 4. Szukajcie Pana i mocy Jego. Szukajcie zawsze Jego oblicza. Moi drodzy, w języku polskim słowo szukajcie to nie jest tylko i wyłącznie zabawa w chowanego. Szukajcie to nie jest czynność, kiedy położyłem klucze i nie pamiętam, gdzie je położyłem i teraz chodzę po mieszkaniu i zaglądam w każdy kąt, bo nie wiem, gdzie są. Kiedy Pan Bóg mówi, szukajcie oblicza mego, szukajcie Pana, to słowo znów wymaga przybliżenia i zrozumienia głębszego znaczenia, bo Pan Bóg nie bawi się z nami w chowanego i nie mówi, a teraz szukaj, gdzie się schowałem. Co to znaczy szukać Pana? Moi drodzy, my tego słowa używamy w takich okolicznościach, jak na przykład mam problem i szukam rozwiązania. Mógłbym tak, dorać mi, który sposób będzie lepszy. Szukam rady. I stosujemy to słowo, szukam rady. Pomóż mi, szukam, dorać mi, szukam rady. Moi drodzy, Bóg mówi, szukajcie Pana, szukajcie mocy Jego. Szukajcie oblicza Jego zawsze. W Księdze Izajasza w 12 rozdziale znajdziemy przepiękną pieśń. 12 rozdział Księgi Izajasza. I w drugim wersecie treść jest zachwycająca. Oto Bóg zbawieniem moim, zaufam i nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją, pieśnią moją i zbawieniem moim. Czy twoim również? To jest niezmiernie ważna rzecz. I teraz ten sam Izajasz w 40 rozdziale. Znamy te słowa. 40 rozdział. Tu również Izajasz stawia zawstydzające pytanie. Izajasz stawia zawstydzające pytanie. Od 28 wersetu w 40 rozdziale czytamy. Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Czego? Bogiem wiecznym jest Pan. Słyszałem. Stwórcą krańców ziemi. No wiem. On się nie męczy i nie ustaje. Słyszałem, wiem. Wiem o tym, słyszałem. To dlaczego uskarżasz się na słabość, siostro, bracie? No bo nie jestem Bogiem. Tak, to prawda. Ale czytamy dalej. 29
I do 31 wersetu. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Kochani, zanim będziemy czytać dalej, teraz jeszcze odwołam się i wierzę, że jest to przypomnienie, jakie Pan Jezus mi daje. Ewangelia Łukasza, rozdział 9. Ewangelia Łukasza, rozdział 9 i werset pierwszy, tylko pierwszy werset. Słowa niesamowicie mocne. Ewangelia Łukasza, rozdział 9, werset pierwszy. I zwoławszy 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc uzdrawiania chorób. Wracamy do Izajasza. Wracamy do Izajasza. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś, że Bóg zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości? 30 werset. Młodzieńcy ustają i mdleją, pacholęta potykają się, upadają, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Taki słaby jestem. Jak to pogodzić? Kto panuje nad tobą? Słabość? Kto panuje nad tobą? Otwórzmy 4 Księgę Mojżeszową, rozdział 23. 4 Księga Mojżeszowa, rozdział 23. Tam jest opisana historia proroka, nie izraelskiego, proroka moabskiego, Balaama, którego zawołał król Moabu, Balaak, aby przeklinał naród izraelski wędrujący do Kanaanu. Ale w pośród wielu pięknych słów, które wtedy wypowiedział Bileam, powiedział następujące słowa, 23 rozdział, 23 werset. Gdyż zaklęcie nie ma mocy nad Jakubem, ani czary nad Izraelem. Zaklęcie nie ma mocy. Nie ma autorytetu. Nie dzieje się. Dzisiaj ludzie są zainteresowani posiadaniem mocy. Zobaczcie, jaką popularność wzięła książka Harry Potter, filmy. Z tego, co wiem, w programach Mam Talent coraz częściej występują czarodzieje, którzy czarują, okazują swoją czarodziejską moc. Ludzie są tym zainteresowani, chcą mieć moc. Czary nie mają mocy, zaklęcia nie mają mocy nad Izraelem. Grzech nad wami panować nie będzie. Moglibyśmy tak czytać kolejne słowa, ale ostatni werset otwieramy z listu do Efezjan, rozdział 6. List do Efezjan, rozdział 6. Ostatni werset w tym studium, ale nie ostatni na ten temat. List do Efezjan, rozdział 6 i werset 10. W końcu, bracia moi, wzmacniajcie się w Panu i w potężnej Jego mocy. Moi drodzy, ten zwrot w końcu to jest wykrzyknikiem, słownym wykrzyknikiem. Wiecie, kiedy go stosujemy? W końcu zrób to. W końcu jest to werbalny wykrzyknik, akcent. W końcu, bracia, umacniajcie się w Panu
i w potężnej Jego mocy. Nie ma usprawiedliwienia dla słabości, dla niemocy, dla poddania grzechowi, bo na nową ziemię wejdą zwycięzcy. I tylko zwycięzcy, kto zwycięży, kto wytrwa do końca. Następne studium, jeśli dane mi będzie, chciałbym powiedzieć, co to znaczy być cierpliwym i czym się różni cierpliwość od wytrwałości. Bo tu również w potocznym mowie mieszamy pewne rzeczy, utożsamiamy jak moc i siłę, że to jest jedno i to samo, a potem mówimy, jestem bezsilny albo słaby. Niech zatem tych kilka słów, które skierowałem do was, będzie taką zachętą do osobistego studium i zastanowienia się nad mocą, którą dysponujesz. Bo Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu, kto wierzy. I życzę wam, abyście doświadczali mocy Ewangelii. Amen.